Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór, namaste. Dzisiaj sprawozdanie z naszego wczorajszego, 138 rytuału dla Matki Ziemi, 8 rytuału za duszę zwierząt oraz 8 rytuału za drzewa. No i oczywiście był to bardzo wyjątkowy moment. Dlaczego? Ponieważ, no jakby na to nie patrzeć, mamy w symbolice zawartą 8, czyli harmonia, balans, ale również sprawiedliwość. Ponieważ w wielkich arkanach wtajemniczenia, w kartach Tarota mamy tą 8 jako ten symbol sprawiedliwości. I gdy popatrzymy sobie na karty Crowley'a, ponieważ ich symbolikę uważam za najbardziej zbliżoną do tych z czasów Atlantydy i później z Egiptu, no to widzimy sobie na niej taką postać, którą ja już omawiałam na naszych ceremoniach, na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce ceremonie, we wszystkich ceremoniach, które zawierają w sobie 8, a mianowicie to jest postać, która ma zakryte oczy, stoi na palcach, a przed sobą trzyma ten miecz. Miecz jako symbol powietrza, ale również można powiedzieć ducha, takiego prowadzenia, mieczem wojować. Miecz jako taka ostrość myślenia również, czy działania. Miecz jako to główne narzędzie wojowniczki czy wojownika światła. I teraz ten czas tej boskiej sprawiedliwości i ta 8, czyli znowu ta postać z mieczem, czyli ona stoi na palcach w takiej pełnej harmonii, w zaufaniu, że mimo tego, że ma zakryte oczy, to podejmie decyzję zgodnie ze swoim sercem i zgodnie z tą prawdą. I dlaczego mówię o tej 8? Nie tylko dlatego, że mamy tutaj 138 rytuał, czy 8 rytuał za zwierzęta. Gdy popatrzymy sobie na 138, to mamy 1, 3 i 8. Czyli 13 i 8. 13, czyli koniec. Symbol przemiany, transformacji, koniec, który jest jednocześnie nowym początkiem. Czyli coś się kończy, by coś nowego mogło się zacząć. Coś umiera, by coś nowego mogło się narodzić. Na tej karcie 13 mamy również skorpiona, jako ten symbol transformacji i ogólnie tą postać, taka bezwzględna śmierć. Śmierć jest bezwzględna. Śmierć zawsze ścina to, co jest gotowe do ścięcia. I jeżeli przychodzi, to ona przychodzi i zabiera. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, jak moja mama mi zawsze opowiadała tak, słuchaj, śmierć zawsze chodzi parami. Jeżeli jedna osoba umiera w jakiejś tam okolicy, to na pewno umrze jakaś druga. Albo trzecia. Ja się czasami z tego śmiałam, ale muszę Ci powiedzieć, że tworząc magiczną oazę i działając tutaj w magicznej oazie, bardzo często miałam spotkanie ze śmiercią. I po raz pierwszy zobaczyłam tą śmierć właśnie w takiej materialnej formie w magicznej oazie. I po raz pierwszy doświadczyłam tych spotkań ze śmiercią na takiej zasadzie, że toczyłam z nią negocjacje. Czyli zaczęło się od naszego kogucika Arturka. Ty wiesz, że ja byłam bardzo z tym kogucikiem Arturkiem związana, ale chyba każdy z nas, jeżeli znasz początki magicznej oazy, no to dla każdego z nas był on taki bliski. Chyba nikt, żadne inne stworzenie nie było nam tak bliskie wszystkim, jak właśnie ten kogucik Arturek, taki symbol również tego kogucika. I on bardzo długo chorował, i wiele razy śmierć po niego przyszła, a ja go nie chciałam oddać. Bo ja byłam przekonana, że ta śmierć jest zbyt wczesna. I prowadziłam negocjacje z tą śmiercią, czyli na takiej zasadzie, że nie, ja go nie oddam, że niech lepiej zabierze mnie, a nie jego.
To by oczywiście można powiedzieć, że wynikało z ego. Naturalnie, że czasami coś wynika również z naszego ego. Nie chciałam go puścić, nie chciałam mu pozwolić odejść, był mi bardzo, bardzo bliski. Ileż razy ktoś z nas, kto ma bliskie stworzenie, wie, jakie to jest odczucie. Że działamy egoistycznie, można tak powiedzieć, bo nie chcemy, żeby to stworzenie odeszło. Bo jest nam, jest tak... taką częścią naszego życia. I pamiętam, że za każdym razem, już potem wiedziałam, że nie mogę takich negocjacji prowadzić albo takich kłótni ze śmiercią, że swoim własnym ciałem tam ochraniam dane zwierzę, ponieważ było tak, że ta śmierć, ona owszem, przejmowała moje warunki na takiej zasadzie, dobrze, to ona pójdzie i ona go nie zabierze. I ja nagle następnego dnia znajdowałam inne stworzenie, które było martwe. Czyli ona po prostu i tak zabierała coś. Jak ona się pojawiała na tym terenie, to ona i tak zabierała. Nie zabierała tej istoty, po którą przyszła, ponieważ ja ją chroniłam swoją własną energią i swoim własnym życiem, tak można powiedzieć, ale zabierała kogoś innego. Zabierała zupełnie inne stworzenie, które wcześniej nawet nie miało żadnych symptomów, że może ją śmierć spotkać. Czyli dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Ktoś by powiedział, o Mary, jakieś tam przeżycia, nie wiadomo, o czym ty w ogóle mówisz tutaj i czy to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. I to opowiadam dlatego, żeby ci pokazać, że śmierć jest bezwzględna, czyli bo śmierć przychodzi, ona wie, że ma przyjść. Ona wie, że ma przyjść i my możemy z nią negocjować, ale zawsze jest coś w zamian. To jest tak podobnie, może dlatego ta śmierć jest taka ciemna i tak można powiedzieć, no tak wygląda niezbyt fajnie. To jest tak troszeczkę jak wszystko w naszym życiu. Za wszystko jest wymiana. Czyli wszystko, cokolwiek robimy, wszystko, cokolwiek czynimy, myślimy, mówimy, to wywołuje jakieś skutki tutaj na ziemi. I to jest coś takiego, co wam teraz uzmysłowiłam przez te nasze ostatnie nagrania na Telegramie. Uzmysłowiłam wam, że wszyscy ponosimy konsekwencje wszystkich naszych myśli, słów i działań. I teraz ponosimy te konsekwencje dużo, dużo szybciej niż wcześniej. I to jest właśnie tak samo jak z tą śmiercią, czyli coś za coś. Jeżeli coś chcemy otrzymać, musimy dać coś w zamian. Jeżeli coś dajemy, to automatycznie otrzymujemy coś w zamian. I tu możemy sobie tłumaczyć, ale ja byłam, czy byłem w emocjach i dlatego rzuciłam klątwę, czy rzuciłem klątwę, ale ja tego żałuję dzisiaj. To już poszło. To już poszło. Takich rzeczy... można te rzeczy cofnąć, ale coś za coś. Coś musi być w zamian. Dlatego to jest taka przestroga dla każdego z nas teraz w tym czasie tej boskiej sprawiedliwości, żeby nie rzucać słów na wiatr, nie rzucać jakichś przekleństw, bo ktoś nas zdenerwował albo jesteśmy w jakichś emocjach i żeby nam również pokazać, jakie to są trudne czasy. Bo my jesteśmy teraz w takim momencie, że praktycznie wszystko się materializuje. Wszystko, co gdzieś sobie tam w żartach powiedzieliśmy, nagle się zaczyna materializować. I wiele osób z was to widzi. Że coś, żeście sobie tam zażartowali, a to nagle 2-3 dni później to się pojawia. To jest tak jak z telefonami, które podsłuchują cały czas, o czym rozmawiamy, co oglądamy i potem nam na zasadzie algorytmu to podsuwają. To jest dokładnie to samo się dzieje w energii, czyli coś gdzieś w tej przestrzeni słyszy nasze myśli, słyszy nasze słowa i widzi nasze działania i po prostu otrzymujemy tego skutki. Co wysiewamy, to zbieramy. To jest bardzo trudne, to są naprawdę bardzo trudne czasy teraz apokalipsy. To nie jest takie tralala, a za 10 lat coś tam do mnie wróci i jeszcze będzie dużo, dużo czasu, żeby to odwrócić, tylko to po prostu się dzieje natychmiastowo wręcz. U niektórych osób wręcz natychmiastowo. No i teraz dlaczego taki długi i kwiecisty wstęp? Ponieważ ten rytuał wczoraj, 138 rytuał dla Matki Ziemi, nie mogę powiedzieć w 100%, że był to rytuał dla Matki Ziemi, ponieważ to był rytuał sprawiedliwości. To był kolejny rytuał sprawiedliwości. Gdy
I na pewno wiele osób z Was zauważyło coś takiego, że wysyłacie wizualizacje, wysyłacie myśli, jak ma coś tutaj na ziemi wyglądać i nagle coś Was wyrywa z tej wizualizacji. Coś Was wyrywa z tego materializowania, wyrywa Was z tej wizji, z tej pięknej wizji. Tak jakby Wam chciało powiedzieć, nie, nie wysyłaj, nie rób teraz tego i podsyła Wam jakieś inne, zupełnie inne rzeczy, inne obrazy. Nagle sobie przypominacie o kimś. Ktoś się pojawia w waszych myślach, ponieważ to jest ten czas tego boskiego sądu. Tak jak na tej karcie, tej ósemki. I tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy, nawet na takiej zasadzie, że mamy oczy zasłonięte, ale my widzimy sercem. My widzimy, co się dzieje. I teraz tak. Wczoraj ten rytuał, czyli cały ten etap przygotowań, później samego przebiegu, zawsze przebiega to rytualnie, czyli tak samo stworzenie magicznego kręgu i tak dalej. Ja już nie będę o tym opowiadać, ponieważ to jest jasne i logiczne i zawsze jest to samo. Chyba że dzieje się coś bardzo, bardzo wyjątkowego, to wtedy to zaznaczę. Ale później w samym centrum tego rytuału był taki moment złotych kręgów. Złote kręgi, które wypływały ze mnie, rozchodziły się po całej ziemi. I ten etap trwał dosyć długo, może nawet i kilka minut. Czyli ten złoty kolor, to jest kolor świadomości, ale to jest ten, to również to światło, to słońce, ta nadzieja. Te osoby z Was, które teraz słuchają cały czas symboliki trylogii, którą nagrywam, czy to w formie shortów, czy słuchacie w całości te filmy na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce trylogia, to wiecie, że słońce, światło rozświetla, przynosi oświecenie, przynosi mądrość, przynosi świadomość czegoś. I właśnie teraz w tym czasie tej boskiej sprawiedliwości my widzimy więcej, my widzimy nasze własne błędy. I dzisiaj na przykład nagrywałam kolejny odcinek symboliki trylogii i tam był taki moment, który myślę, że bardzo Was zaskoczy. To jest symbolika 12 rozdziału Jezioro Łez. Tam jest taki moment, gdzie pokazuję Wam Władcę Mrocznych Gór z innej perspektywy. Gdzie pokazuję Wam, co może się kryć za pewnymi jego zachowaniami, o których myślę, że wielu z Was nie wiedziało, nie widziało tego czytając książkę, czytając pierwszą trylogię, czyli tą drukowaną, która jest w każdej bibliotece w Polsce. To myślę, że i większość osób z Was ją również posiada u siebie na półce, to myślę, że nie widzieliście pewnych rzeczy, które dzisiaj w tej symbolice Wam pokazałam, czyli omawiając tą symbolikę. Wcześniejszy rozdział to był rozdział 11 i w tym rozdziale 11 mówiłam o emocjach i o iluzji, czyli o tym, że na przykład gdy jesteśmy w emocjach, gdy mamy jakieś zburzone emocje, to bardzo szybko możemy paść iluzją, czyli może ktoś na nas zastosować manipulacje i iluzje. Czyli gdy mamy w sobie ten spokój, tej harmonii, tej ósemki, to jest nas trudniej wprowadzić w jakiś stan iluzji, jest trudniej nami manipulować. Jeżeli jednak my mamy wzburzone emocje, czy to pozytywne, czy to negatywne emocje jako emocje, to nami bardzo łatwo zmanipulować. Wtedy się pojawiają jakieś tam fałszywe autorytety, ktoś tam gdzieś zadzwoni dzwoneczkiem, już nam się wydaje autorytetem, ktoś tam powie dwa mądre słówka, których się nauczył, już nam się wydaje autorytetem, ktoś nam tam wyskoczy z jakiejś reklamy, nie wiadomo skąd, już nam się wydaje autorytetem. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo właśnie w tych momentach, gdzie jesteśmy mniej uważni, bo jak jesteśmy w emocjach, to jesteśmy mniej uważni. Jak mamy super flow i takie wow, ale fajnie, ale super, wszystko mi się udaje, wszystko jest idealnie, to mamy wysokie emocje. I w tych emocjach szybko ktoś nami może zmanipulować i nas na przykład do czegoś tam wciągnąć. Bo jak się świetnie bawisz, wszystko fajnie ci się udaje i nagle się pojawia ktoś i wow, wow, jak fajnie, to słuchaj, zróbmy coś razem i ty wchodzisz w to, potem się okazuje, że no świetnie. I odwrotnie, jak mamy bardzo skrajne emocje, czyli negatywne, mamy jakieś trudności, problemy, jesteśmy chorzy,
to też nami bardzo łatwo zmanipulować, bo wtedy nagle ktoś nam przychodzi z jakimś świetnym rozwiązaniem, ktoś nam przychodzi z pomocą w cudzysłowie, a się potem okazuje, że coś za coś. I to coś za coś może być niezbyt miłe i może być napisane małym, drobnym druczkiem, który żeśmy nie widzieli w tych emocjach. Widzielibyśmy go, gdybyśmy byli w harmonii. I teraz tak, czyli ten pierwszy etap i o tym właśnie mówię w symbolice 11 i 12 rozdziału trylogii. I teraz tak, czyli ten pierwszy etap, te złote spirale, to był taki etap, by każdy z nas miał tą świadomość, miał tą mądrość. Potem był etap zielonej energii, takiej szmaragdowej, przepięknej zielonej energii, uzdrawiającej. Ta energia rozchodziła się wszędzie, nie tylko na tych obszarach, których się pali aktualnie. U nas oczywiście ten pożar dalej trwa, no, to jest planowe działanie. Bo wiele osób z Was pytało, Pani Maria, jak to jest możliwe, żeby przez 5 czy tam 6 dni nie można było ugasić pożaru? Tak, to jest możliwe, jeżeli niektórym na tym zależy. Przecież tutaj służby, te osoby, które... Ja też robiłam wczoraj rytuał Boskiej Sprawiedliwości dla tych ludzi. Dla tych ludzi na stanowiskach, którzy mają w tym korzyści. I kosztem życia innych po prostu swoje korzyści realizują, bo... To, że służby mówią, my nie potrzebujemy pomocy, my mamy wszystko pod kontrolą, a jest już pół wyspy spalonej i oni nadal mają wszystko pod kontrolą, no to coś tutaj jest nie tak. Jeżeli się odrzuca pomoc z Portugalii, odrzuca się pomoc z Wysp Azorskich, bo my mamy wszystko pod kontrolą, a tutaj już pół wyspy się pali i oni dalej mają wszystko pod kontrolą, no to coś tutaj jest nie tak. Jeżeli są takie wypowiedzi tych służb, kierowniczych, bo tutaj nie chodzi o tych biednych strażaków, którzy narażają swoje życie. Tu chodzi o tych, którzy nimi kierują. Na takiej zasadzie, że no tutaj już jeszcze się pali, ale domy są bezpieczne, no to już wycofaliśmy stamtąd wszystkie siły. No oczywiście zawieje wiatr i poleci i kolejne ileś tam hektarów się spali, ale kogo to interesuje? My już wycofaliśmy stamtąd siły, no bo domy są bezpieczne. No co to jest? Co to w ogóle jest? Albo taka wypowiedź, że mieliśmy dostać tam helikoptery z Portugalii, ale my nie potrzebujemy tych helikopterów, no bo i tak ten helikopter co lata, no to on sobie tylko lata i patroluje, no bo są niesprzyjające warunki atmosferyczne, żeby mógł gasić. No to se lata i patroluje? No co to jest w ogóle? Co to jest? Więc jak widać, wielu ma w tym interes. I teraz tak, to był ten moment pożaru, jest ten moment pożaru oczywiście nadal i ta energia uzdrawiająca myślę, że przyniosła bardzo dużo, ponieważ przyniosła bardzo taki delikatny deszcz na terenie północnym, czyli tam, gdzie są no, najbardziej wartościowe ekosystemy i ta wilgotność spowodowała, że ten ogień nie rozprzestrzenia się bardziej na północ, natomiast szaleje tutaj dalej na południu, no i nikogo to wielce nie interesuje, jak widać, służby to nie interesuje, wszystko mają pod kontrolą, tak, tak, kontrolowane palenie się, ja już nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, no ale dobrze, zrobiłam wczoraj Boską Sprawiedliwość, zobaczymy, jak szybko dosięgnie te osoby, które są za to odpowiedzialne. Nie tylko za samo podpalenie w różnych miejscach w Europie, ale właśnie za takie działania. No i teraz ta energia uzdrawiająca, co ona przyniosła? To, że zmienił się wiatr, czyli ta północ jest w jakiś sposób ochroniona. To, że pojawiła się ta wilgotność, czyli te chmury, które zablokowały jak gdyby ten ogień na tej stronie północnej. No i przede wszystkim myślę, że takie uzdrowienie również, uzdrowienie samej natury, uzdrowienie tych energii, tych emocji. Później kolejny etap to już była typowo Boska Sprawiedliwość, czyli kolejny etap rytuału dla Matki Ziemi. To już nie było żadne materializowanie czegoś, tworzenie jakichś pięknych rzeczy, tylko to była cały czas Boska Sprawiedliwość dla wszystkich ludzi, uwaga, którzy szkodzą innym istotom
w tym ludziom, naturze i czerpią z tego korzyści. Czyli można tak powiedzieć czarny mak. Czarny mak to jest z poziomu ego, on ma z czegoś korzyści, więc on będzie szkodził innym. I teraz tak, ta boska sprawiedliwość będzie dotykać wielu, wielu ludzi, którzy szkodzą innym dla własnej korzyści. Jak można szkodzić innym dla własnej korzyści? No, w różnych aspektach życia, że my, nie wiem, coś robimy komuś złego albo jakiejś istocie, żeby na tym czerpać nasze korzyści dla nas samych. Są inne drogi, a my wybieramy tą drogę. No to ta boska sprawiedliwość będzie aktywna. Czyli jeżeli jakieś tam nasze cele się nie udało zrealizować i wydaje nam się, że ktoś jest winny i tej osobie coś złego wysyłamy, albo tej osobie szkodzimy, żeby na tym skorzystać. No, to jest bardzo ciekawy czas. To jest bardzo ciekawy czas i teraz naprawdę każdy z nas będzie to obserwował na co dzień. Co się tutaj dzieje? I teraz tak, idziemy dalej. Czyli ten rytuał, 138 rytuał dla Matki Ziemi, mogę powiedzieć, że był to rytuał, który równa się rytuał sprawiedliwości. Czyli dla wszystkich tych właśnie ludzi, ale również rytuał sprawiedliwości też konkretnie tutaj dotyczący Madery, tych służb, które są odpowiedzialne za te pożary i nic z nimi nie robią, bo tutaj co roku się pali albo co 2 lata się pali, a oni dalej nie mają planu, jak mają to zatrzymać i sobie po prostu robią, co chcą. I to na pewno jest rzecz, która musi być w tym czasie tej boskiej sprawiedliwości poruszona, bo tak nie może być dalej. Tak nie może być dalej, żeby zwykli ludzie, rolnicy, jacyś ludzie, którzy tworzą takie oazy, na przykład jak nasza oaza, żeby oni cierpieli przez to, że ktoś ma na tym korzyści. Żeby tam później jakieś dotacje uzyskać, albo żeby się pochwalić, że on coś tam. Więc to jest kolejna rzecz. Później był rytuał uwalniający duszę zwierząt. Tutaj bardzo dużo dusz zostało uwolnionych jeszcze z poprzedniego roku, z czasu pożaru tutaj z ubiegłego roku, ale też z ubiegłych lat, z tych pożarów, na przykład Australia i tak dalej. Bardzo dużo dusz jeszcze jest zniewolonych i tutaj te dusze przeszły przez ten portal do innego świata, do lepszego świata. I co mogę powiedzieć? No tak można zakończyć ten rytuał. Po tym rytuale był rytuał świec intencyjnych. Bardzo ciekawy rytuał. Tym razem świece nie wszystkie mają 100% czy 99%. Jest dużo świec takich po 80%, nawet 70 kilka procent, więc były to bardzo, bardzo takie energie ciężkie do przejścia. Ale również te intencje, wasze intencje do tego rytuału bardzo dużej mierze dotyczyły sprawiedliwości. Więc widzę, że wiele osób z was jest dotkniętych różnymi szkodliwymi działaniami i prosiliście mnie o tą boską sprawiedliwość. I tutaj wiele energii musi być przemienionych, musi być odbitych, musi być zmienionych. Także za chwileczkę będę spisywać te wyniki i może dzisiaj wieczorem albo jutro wam wyślę. A poza tym, co mogę powiedzieć? No, jest to ciekawy czas, jest to trudny czas, czas wyzwań, czas, gdzie wszystko może się wydarzyć w każdej chwili i gdzie trzeba bardzo, bardzo dbać. Dbać o siebie, o swoje myśli, słowa, działania, o swoją karmę, czyli oczyszczać karmę. Jeżeli się pojawiają w twojej głowie jakieś sytuacje, jakieś wspomnienia, to żeby to oczyścić, żeby oczyścić również swoje działania, gdzieś tam jakieś rzeczy, co żeśmy zrobili nie tak. Żeby dążyć do tej harmonii, dążyć do tego pięknego, do tego czystego, do tego krystalicznego. Usunąć wszystko to, co niefajne z tych poprzednich inkarnacji, z tej inkarnacji, żeby z tą lekkością iść dalej. I tutaj nie ma się czego wstydzić, żeśmy jakieś błędy popełnili, bo każdy z nas jakieś błędy popełnia, popełniliśmy, popełniamy
Jesteśmy ludźmi w ludzkich ciałach, w bardzo trudnych warunkach na Ziemi, takich egzaminów. Trzeba tylko wyciągać mądre wnioski i na podstawie tych wniosków iść dalej. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. No, na pewno na symbolice kolejnej, czy na kolejnych naszych spotkaniach. No i może jeszcze na sam koniec. Ja napisałam dla wszystkich osób z Was w newsletterze i napisałam również na Telegramie i na innych mediach społecznościowych, że dla mnie ta sytuacja, która się wydarzyła w zeszłym roku, to była już motywacja, dlatego myśmy zalesili wszystkie te spalone obszary magicznej oazy na nowo, już żeśmy to zrobili, ale teraz ta sytuacja, co znowu jest w tym momencie, to jest moja taka deklaracja osobista, że minimum 333 drzewa posadzimy teraz w tej porze deszczowej, czyli no ta pora deszczowa się kończy mniej więcej w maju, czyli ja tak wyznaczam marzec. Marzec, no najpóźniej kwiecień, maj, posadzimy minimum 333 drzewa i dziękuję z głębi serca dla tych osób z Was, które już wysłały darowizny na onosemina.org i darowizny na tą akcję zalesiania. I wzywam teraz każdą osobę z Was, każdą osobę z mojej społeczności, że tylko razem możemy coś zmienić. My tylko razem możemy coś zmienić. I dlatego to nie jest żaden wielki wydatek, czy tam 20 zł, czy 100 zł, czy nawet 200, czy 300 zł. Każdy z nas może przeznaczyć na to, żeby na tych zniszczonych obszarach posadzić nowe drzewa i zobaczymy, kto będzie silniejszy. Ci, co niszczą i którym zostaje wymierzona boska sprawiedliwość, czy my, którzy budujemy tą nową ziemię. Do zobaczenia więc, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.